Shake It. Jedyne białko na rynku z jasno określonym procentowo składem. Ogarnij swój suplement. Zyskujesz pełną kontrolę nad tym, co trafia do Twojego organizmu. Witam wszystkich serdecznie. TurboCox 4, odcinek numer 5. I powiem Wam tak, po odcinku z Łukaszem Modzelewskim, kiedy powiedziałam, że jest to największy dzik, jaki do tej pory wystąpił w moim programie, nie spodziewałam się, że przyjdzie mi trenować, rozmawiać, gościć tutaj w swoim programie jeszcze większego dzika. Tym razem trafiło na typowego strongmana, jest to nasz nowy kolega w teamie Real Farmu. Człowiek po prostu góra, gość, który waży 150 kg. O jego osiągnięciach porozmawiamy za chwilę, bo jest tego mnóstwo, między innymi masa Arnoldów, ale tych takich prawdziwych w Stanach, w Brazylii, w Afryce i zawsze w czołowe miejsca, zawsze chyba drugi zwycięzca Pucharu Świata. Zresztą, żeby powiedzieć o jego wszystkich osiągnięciach, trzeba było odpalić Wikipedię i scrollować całą stronę. Jeden z najsilniejszych ludzi na świecie. Mam ten zaszczyt, że będę mógł dzisiaj z nim potrenować, bo jestem półtora dnia przed zawodami, więc moje ciężary pewnie nie będą należały do jakichś tam super zajebistych. Pewnie to będą moje max, to będą Krzyśka połowę tego, co on zaczyna. Tak jak wspomniałem, moim gościem jest dzisiaj strongman Krzysztof Radzikowski. Krzysiu, zapraszam. Kanapa Tomczukowa. Siemanko. Siemanko. Jak widzicie, miał być prawdziwy koks, turbo koks, więc chyba lepiej nie można było trafić, bo tutaj mamy prawdziwego turbo dzika. Krzysiu, powiedz dla nas tak, witamy Cię przede wszystkim w teamie Real Farmu. Miło jest mieć takiego człowieka jako kolegę. Dzięki. Zawsze bezpiecznie troszeczkę na mieście. No i powiem wam szczerze, że troszeczkę obawiam się tego treningu, bo wiem, że Twoje ciężary to dość oscylują tak w granicach już takich niecodziennych, jeżeli można takich spotkać na siłowni w ogóle. Znaczy, no dzisiaj mam zrobić barki trochę, tak? To powiem od razu, że no, jestem lekko kontuzjowany, tak? Mam naderwany dwugłowy. Na szczęście. Tego co tutaj widać, więc ciężary nie będą takie duże. Tak, zrobimy trening na jakieś 60-70%, nawet do 150 kg może. Także myślę, że dasz radę. No zobaczymy, a powiedz tak, ty w ogóle trenujesz tak trochę kulturystycznie, czy wszystko masz na tych swoich, bazujesz urządzenia, bo macie swoje specjalistyczne treningi, nie? Na swoim sprzęcie. Specjalistyczne, ja mam belki, aksle, różnego rodzaju hantle do wyciskania. Moja jedna hantla waży 100 kg albo ponad 100. No ale trenujesz też typowo kulturystycznie czasami, się zdarza, czy nie? To na siłowni kulturystycznie to wiadomo, klatka dla wyglądu albo tam dla swojego widzimisię. Kiedyś lubiłem wyciskać na klatę, wyciskałem 300 kilo, tak? Później kontuzja ręki, rozerwana kość, poskręcana na śruby i tak jakoś już to wyciskanie mi z głowy wybiło, ale na siłowni jak najbardziej, przysiady, martwe ciągi, także wyciskania na barki różnego rodzaju to robię i do tego dużo. Może nie tak kulturystycznie, typowo na maszynkach i tak dalej. Czyli bazujesz na wolnym ciężarze? Na wolne ciężary, tak. U nas podstawa to jest wolny ciężar. Okej, jesteś obieży światem. Troszeczkę świata zwiedziłeś. Liczyłeś, ile to już krajów masz za sobą w swojej karierze? No tak, na pewno wszystkie kontynenty. Wszystkie kontynenty? Wszystkie kontynenty. Czyli w Australii też bywałeś, ale na Arnoldzie to jest chyba, tak? Byłem w Melbourne, na Arnoldzie, Sydney tak sobie zwiedziłem przy okazji. No pochwalę się teraz, że byłem dwa razy drugi tam, dwa razy srebrny medal. Raz wygrał Brian Shaw, raz Thorbjörnsson. Ja miałem okazję być drugim, ale cieszyłem się bardzo z tego miejsca, ponieważ Arnold w Australii jest zawsze dwa tygodnie po Arnoldzie w Ohio i tam przyjeżdżają wszyscy z najlepszą formą i pamiętam, że raz przyleciał ze mną Zydruna Stawickas, który na Arnolda w Ohio wygrał, a przegrał ze mną Arnolda w Australii, także no czułem się tak, jakbym pokonał kogoś z Ohio, no a tam kogoś pokonać czy wejść na pudło to już jest naprawdę. No wiemy, że jazdy, no. Osławiony Mariusz Podzianowski nawet się nigdy nie zakręcił koło podium na Arnoldzie, nie, prawda? Nie, to już... To już tak, inna bajka. To już jest inna bajka, ciężary, tam jest typowa statyka, tam trzeba typowo podejść, dźwignąć. Nie ma żadnego biegania z ciężarami. A, no jedyne bieganie, które było, no to 5 metrów z jokiem, 700 kg na plecach. No tak, to było na czas. A powiedz, co ci naszło, żeby w życiu robić właśnie tego strongmana? Byłeś taki od zawsze silny, napierdalałeś ciężary i wiedziałeś, że jesteś najsilniejszy od wszystkich w szkole, w klasie, nie wiem, na osiedlu. No, akurat wtedy to było to boom na TVN, na Mariusza Kiełowskiego. A, no tak, no faktycznie. No i wiadomo, no, człowiek, który chodził na siłownię, ja zaczynałem przygodę z siłownią dzięki, może nie strongmanom, ale dzięki Schwarzeneggerowi, tak? Człowiek się naoglądał, chciał komando, terminatorów i tak dalej, chciał być duży, jak Rambo, jak Stallone. Później weszła moda na strongmanów, tak? Ja zaczynałem swoją przygodę od wyciskania na klatę.
wiadomo, kulturystyka, tak jak ty, wiąże się z dietą, tak? No właśnie, ja o tym trzeba pogadać. Ja się do tego absolutnie nie nadaję. Aha. Więc kulturystyka odpadała. Czyli po prostu masz słabość do michy, tak? Tak. Słabość masz do słodyczy, do michy, do wszystkiego, co jest dobre. No, no ale poczekaj, bo wczoraj rozmawialiśmy, właśnie to jest fajny temat do obgadania, wczoraj rozmawialiśmy o tym, bo zapytałeś mnie, czemu ja na przykład nie robię masy takiej, kurwa, no 30 kilo, nie jem wszystkiego, czego chcę, bo tak jak powiedziałem, no u nas jest tak, że jak nie przypilnujesz michy, spaśniesz się za mocno, to później zrzucasz, praktycznie sam tłuszcz, nie? A ty no powiedziałeś, bo... że u ciebie jest, u was jest tak, że ty nie patrzysz na dietę, wyjecie wszystko. Myjemy wszystko, ja potrzebuję mieć co spalić na treningu, także ja nie patrzę, czy to będzie to, czy... Nie liczysz kalorii. Ja nie liczę kalorii, że ja muszę zjeść, a jeszcze tam 100 tego, czy tam kubkę tego, czy to tam... czy trzy wafle ryżowe dogryć. Ja muszę po prostu jeść, dopóki się nie daje. Wiem, to na co mam ochotę, kiedy mam ochotę i o której mam ochotę. Ale dziennie masz ile, no nie wiem, tam liczysz, że masz 4 posiłki do zjedzenia, czy po prostu... Jem, kiedy jestem głodny. Jesz, kiedy jak jestem głodny, 3 razy jem 3 razy. Jestem głodny 5 razy, jem 5 razy. I jak zgłodnieję w nocy, się obudzę, to jesz. Wstaję i jem. Okej. Okay. Ale bazujesz też na jakich obiadach domowych, czy po prostu domowe, kurwa domowe. Zawsze fast food? Nie, fast food już jest ostateczny. Lubię bardzo, bo to jest fajne, jak się jedzie gdzieś w podróży, nie ma czasu. Aha, dobra, stajemy, jemy raz, dwa, tak? Ale nie, ja jeśli mam ochotę, obiad domowy, typowo polski, ziemniak, jakiś schabowy, czy tam, nie wiem, jakaś pierś mielony, czaka, pewnie. Mielony, pierogi, kopytka z sosem, o coś w sensie. Czyli to nie jest też tak, że wpierdzielasz wszystko jak leci, aby tylko zjeść, nie, jedziesz do KFC, 3 kubełki. Nie. No wiadomo, to też jedzenie, niby to nie jest też zdrowe wcale, nie? Przecież takie jedzenie to, jak mówię, to jest fajne, jak się jedzie gdzieś tam w podróż. Raz, kiedyś, można, bo to szybko, tak, ale nie. Jeśli jest okazja, to ja wolę na przykład iść sobie rano do sklepu, kupić świeże bułeczki, jakąś polędwicę, pomidorek, ogóreczek, sera. Fajne kanapeczki, tak, ser, o, coś w tym celu. Normalne takie polskie domowe jedzenie. Parówki też wchodzą też, w grę? Też. Pasztet. Sorry, że tak wiesz, wymieniam, kiełbasa. Bo ja... No kurde, wiesz, ja na głodzie jestem, na mnie to wszystko teraz koło nosa leci. Dokładnie. Wracając do twoich jeszcze osiągnięć, powiedz Krzysiek, co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Z czego jesteś najbardziej dumny? Czy lubisz sporo, o tym opowiadać? Sporo tego jest, no, ale no, wydaje mi się, że jedno, najbardziej... Jedno takie, jakbyś miał wynieść największe. No. Nie ma jednego chyba, wiesz, no, jedno na największe to jest to, że zostałem tym strongmanem, tak? To jest chyba to największe osiągnięcie, ale takich, które miałbym wymienić, no to chyba starty na Arnoldach. To jest chyba starty na Arnoldach, bo to już starty typowa elita, która nie jest jakaś wyłaniana spośród eliminacji czy czegoś. No teraz jest seria Arnoldów, tak? Są eliminacje, można się zakwalifikować. Ale kiedyś tego nie było. Jak ja zaczynałem, to była naprawdę elita, którą zapraszali organizatorzy Arnold Classic. Sami wysyłali imienne zaproszenie. Byłem zaszczycony, dostałem takie zaproszenie w 2013 roku i naprawdę to było dla mnie wielkie, wielkie wydarzenie. Ale ty dostałeś do tego, bo startowałeś gdzieś i oni cię wszyscy widzieli? Już w 2012 roku zaczęła się jakby tak moja, to znaczy może wcześniej, ale w 2012 przyszły jakieś takie pierwsze, większe wygrane. Wygrałem Mistrzostwa Świata Federacji WSF, na WSM byłem 6. I dostałem zaproszenie na Arnolda do Madrytu. Wtedy na Arnoldzie w Madrycie startowała pierwsza dziesiątka z Mistrzostw Świata. Czyli ci, którzy byli na WSM. Mhm. Praktycznie, no może nie było dwóch, no nie było chyba Briana Shawa i nie wiem, Johannesa Arcio, coś w tym stylu. Przyleciał za to Mike Berg i Michał Koklajew był. Ja na tych zawodach byłem drugi. Więc tak jakbym pierwsza dziesiątka tam, pierwsza dziesiątka tu i jestem drugi, minimalna strata do Zydrunasa. I od tego momentu jakby tak zaczęła się ta kariera z Arnoldami i z całą tą resztą. Wiadomo, no, dwie wygrane w klasyfikacji ogólnej Champions League, do tego mnóstwo takich pojedynczych pucharów świata typu Giants Life Champions League. 2 razy drugie miejsce na Mistrzostwach Europy, 1 trzeci na Mistrzostwach Europy, 3 razy Mistrzostwo Polski. No, kupa pucharów, no kupa... W domu szarki się uginają od tego, co? No jest sporo. Te najważniejsze sobie zostawiam. Sporo jest medali jakichś tam na Arnoldach. Byłem 2 razy drugi w Australii, 2 razy drugi w Rio, 1 trzeci w Rio, 2 razy drugi na Europie, 1 trzeci w Europie, 4 w Ohio. Do Ohio jakoś tak nie mam szczęścia. Startowałem 3 razy, raz byłem 4, 2 razy kontuzjowany. Raz urwałem triceps, raz biceps. Aczkolwiek tam, żeby się przygotować, ciężary są masakrycznie wielkie. A powiedz, właśnie jak się przygotowujesz do takiego sezonu? Ty masz jakiś okres, na przykład planujesz pierwszy start pół roku wcześniej i patrzysz, ta data,
na przykład, no jest marzec, tak? Arnold Classic. Marzec, Ohio i co? I pół roku wcześniej zaczynasz? To było na przykład tak, jeśli się przygotowywałem na czy cały sezon po prostu lecisz? Do Arnolda, jeśli zaczynałem Arnoldem, na Arnolda zawodnicy dostają zaproszenia gdzieś pod koniec grudnia, około 20 grudnia. I to jest tak, że dostajemy wykaz konkurencji, które będą na Arnoldzie. I pod koniec grudnia zaczynamy przygotować. Nie ma sensu przygotowywać się pół roku do zawodów, bo to zajedzie się organizm. To nie jest kulturystyka, że wy na przykład najpierw robicie masę, później ją fajnie utrzymujecie, później robicie tą redukcję, to zejście i to trwa, trwa, trwa. My jak wchodzimy na ciężar, to jest to 6-8 tygodni i to jest to, ta maksymalna siła. Nie da się później tego utrzymać jak najdłużej, bo wiadomo, maksymalna siła wiąże się z treningiem na maksymalnych ciężarach. Nie da się być za długo na takich maksymalnych ciężarach, bo albo zrobi sobie się krzywdę, albo po prostu organizm powie nie, dość, stop i będzie tendencja spadkowa w górę. Dobra, to teraz ciężary. Martwy ciąg? Rekord, czy rekord, tak? Rekord. 430, normalna sztanga, 480 na Arnoldzie. To jest dobry wynik. No. Dobra, przysiad? Przysiad, powiem tak, nie wiem jaki jest rekord. Siadałem najwięcej, w swoim życiu usiadłem 400 na zwykłej sztandze, nie było ciężko. A to z taśmami tymi To siadałem z taśmami, 380 na 2 siadałem bez taśm, na zwykłych ściągaczach, 350 siadałem na 4-5 razy, 300 kilo chyba tam na 12 czy na 13. No to już takie kurde drobne, no. Nie? Okej, co jeszcze jest wyciskanie barki? No i klata, no, jeśli mówimy o trybowie, tak? Klata najwięcej no to, 300, było, tak? To było 300, 270 na 3, 250 na 8, 200 chyba na 23 czy 4 razy, już nie pamiętam. Macie tą handlę jeszcze, tak? Do podnoszenia. Ile teraz ona tam waży, jak on się podnosi? To zależy, to zależy na jakim... Na Arnoldzie, bo tam jest najcięższa, tak? Tak, ale to też zależy jaka handla, ponieważ handla handling jest nierówna. No. Na Arnoldzie rączka od handli ma 7 cm szerokości, więc łapie się ją tak. Jeśli mamy cienką rączkę, łapie się tak, jest już znacznie łatwiej. Handla jest szersza, większa, mniejsza. No tak, tak. To wszystko zależy jeszcze od rodzaju, od wielkości, od gabarytu tego przyrządu. No, czasami to zawsze waży dłużej. Tak. Czasami coś, co jest lżejsze, sprawia większy problem niż coś, co jest cięższe, a łatwiejsze gabarytowo do podniesienia. Okej, okay, to powiedz nam tylko jeszcze to co wczoraj rozmawiałeś. Pudzian handlę wyciskał. Jaką? Na Arnoldzie, z tego co ja pamiętam, on ostatni raz był, to hantla ważyła 87 kg i chyba nie wycisnął ani razu. A teraz? A teraz hantla waży 134 kg. Czyli kurwa prawie dwa razy tyle. No. No i czyli ciężary poszły masakrycznie w górę. Także no, to samo świadczy za siebie, tak? Zawodnicy no też już. Za czasów Mariusza zawodnicy no to byli tak 130, ja pamiętam jak ja zaczynałem, 130 kilo, 135 to już był kawał kłopa, a teraz ja ważę 150, jestem jeden z najmniejszych. No kurde, to ile waży największy? No 180, 190, 200. 200 kilo? 200 kilo. O kurwa, ja takiego wykarmić chłopa. Gdzie ubrać? Gdzie ubrać? Jak na ciebie mój Turbo Cox ledwo wszedł, no, już opięty. Także widzisz. I to jest 2XL. Dobra, tym optymistycznym akcentem trzeba w końcu zrobić trening, bo to już głodni się robią powoli, a jak głodni to wkurwieni. No ale tak kanapa jest, także... Tak jest, robimy, bierzemy się do roboty. A czyli co robimy? Barki i łapkę lekko? Barki tak? Zrobimy. Barki, może mocniej powyciskamy sobie na barki i wystarczy. No w moim przypadku mocniej to wiesz co to znaczy. Obstrajmy się rzadkim głównym. Zobaczymy. Dobra, idziemy. Dobra. Dzisiaj jestem półtora dnia przed zawodami i trening ze strongmanem, także myślę, że będzie od razu zabezpieczam się, człowiek wymówka, żebyście tam nie cisnęli za mocno, ale ciężary na pewno nie będą jakieś kurwa mega duże. Zresztą głodny jestem, bo ja tutaj nawet nie poszaleję za bardzo. Wchodzę nadwyżej. Jak to? Co, nie dam rady? Rozgrzewka dopiero jest. Ja już na rozgrzewce jestem, kurwa. Co? Nie dam rady, co? Patrz, jak ja suchy jestem. Ja, jak dam, za suchy jestem, jak ja dam za duży ciężar, to teraz, kurwa, mi coś pierdolnie.
coś tam zagrywał. Co to za zawody w ogóle są? Europa kontra Litwa. Aha. I ty jest jako Litwa pewnie. Jestem jako Europa. A co startuje? Jeszcze są jakieś gwiazdy? Zagieris z Łotwy, Belsak ze Słowenii i Mark Felix z Anglii. Z Wielkiej Brytanii. A Sadnicka też startuje, tak? On normalnie jest już uczynnym zawodnikiem? Tak. Cały czas, tak? No dobra, 140 to chcę raz wycisnąć, bo już tak nie chcę się... Ja zostawię. Bez tamten, bez fajerwerków, nie? No co, spróbuj. Tak. Spróbuj, kurwa, i... Nie, spróbuj i niepogodowy nas zabiera. Nie, zdejmuj, co teraz, po tym? A jeszcze jedną może serię zrobimy. Jeszcze? 180? Tak? Chcecie zobaczyć? No to chcę zobaczyć, no. 180, więc ja już zrobię. Najwyżej tutaj pan operator dorzuci, kurwa, trochę ciężaru gdzieś z boku. Może oszukamy widzów. Później powiecie, kurwa, ale ci kultury się doleszcza. Tak jest, no niestety. Ogólnie mówiłem, że to nie jest idealny okres nagrywania filmu, tym bardziej z takim kurwa dzikiem, bo to powinien przyjechać na masie, gdzie mięśnie moje będą już podlane wodą, będę nasycony, energia. Jak ja wczoraj zjadłem kurwa 2500 kalorii, no to już człowiek, on zjadł, a Krzysiek zjadł 2500 pewnie kurwa na samo śniadanie dzisiaj. No to co, o czym rozmawiamy? No ale tak jak mówię, no nie ma co szukać wymówek. Jest tak jest. Elegancko, będziemy szukać 20 zamiast wymówek. Są gdzieś na tej siłowni jeszcze, czy już tu? 15? A no to. Ja nawet do Krzyśka do pierwszej serii doszedłem. Patrz na to. A nie masz czasami tak, że jebnąłeś sobie raz i myślisz, kurwa, ale łatwo poszło, już raz sobie jedne? Czy po prostu ego? Masz? Ale wiesz co? To zależy. Jeśli przygotowuje się na zawody, na ciężar, zawody są na maksymalny ciężar, to mogę sobie jeszcze dołożyć trochę. No to mogę 200 dzisiaj wycisnąć. No. Tylko po co? No tak, no. To poszło do co? To ciężko poszło? No nie, no lekko bardzo. Proszę bardzo. Pokaż mi przysiad. Pokaż mi tu kogoś, kto sobie przysiad. Nie, no tu wiesz, no. Ja bym zrobił. Ja, mój 250 jest przysiad. Na 5 razy. Na 5 razy. Bardzo dobry dzień. W taśmach no. Czy bez? W taśmach, no. Nigdy nie używałem taśmy. Raz przysiadałem 400 kg taśma, nie używałem nigdy taśmy. I z kolanami nie masz problemów? No kurwa, to też chyba trzeba mieć farta, co? Czy nie? No farta jak farta, ale to chyba trzeba mieć też uwarunkowania jakieś genetyczne. Wiadomo, grubsze stawy, grubsze kości, grubsze jakieś tam. No to taki jak drwal jesteś, nie? Taki typowy. No. Grube kości, jak widzisz. A ile masz w łapie teraz? No teraz to ci powiem, że nie wiem, ale... To jest no, szyźdy? Co? Masz szyźdy? Nie. Po treningu było 59. Ale tam się nie przykładasz za bardzo do niego, nie? No właśnie, no. Mi ta łapa nie jest potrzebna. Żebyś zaczął bica, bo ty i sam masz wielkiego, no wiadomo, od wyciskań wszystkich, nie? A żebyś tak zaczął napierdalać, że biceps... Bo jest różnica, nie? Biceps masz kurwa przeogromny. No, ogromny coś tam, jest. Coś tam. Nie no, może się pomyliłem, no. Bo to chyba tak. Coś tam... Coś tam widać. Aż mi się masy zechciało robić, kurde. 180 pokazaliśmy, ale... Już bym mógł macę robić. Chyba idę dzisiaj z Krzyśkiem na ładowanie przed zawodami. Dobra. Ale robisz jakieś ładowanie, właśnie jutro start, na przykład siadasz kurwa jakoś grubiej do michy i zaczynasz żreć na maksa, bo żeby nie energii na jutro nabić więcej? Nie masz czegoś takiego? Nie ma czegoś takiego. A przed samymi zawodami co jesz? Coś takiego lekkiego na kichę? Raczej lekkiego, żeby ludzie nie widzieli co jadłem w trakcie zawodu. No właśnie, no. Bo czasami przy takich wysiłkach to jest możliwe. Możesz się żygać, nie? I często tak było.
Ale tobie też się zdarzało? Tak. Tak? I paw, kurwa i tyle? Bardziej, i to bardziej przy wysiłkach takich, wiadomo, na stronę to jest 60 sekund, jakieś tam wysiłki największe, 75 max. Teraz podam ci przykład z Abu Dhabi. Mieliśmy hantla 90 kg, 75 sekund. Cały czas góra, dół, robota cały czas. 90 kg, jakby człowiek powiedział, 12 razy zrobiłem. Góra, dół, ziemia, bardziej zmęczyłeś się kondycyjnie. Po 11 powtórzeniu tu miałem wszystko. Tu, tu. Myślałem, że to się cofnie. Zamknąłem oczy, dźwigłem 12, 12, wygrałem, pobiegłem. Kurde. Co po wyciskaniu? Jedziemy? A no co, to był taki przykładowo. Wyciskanie, wiadomo, tych wyciskań byłoby dużo więcej normalnie, no. Ale że są zawody, no to tak trochę trzeba to wszystko. I że partner, kurwa, trochę za słaby. Tak jest. A co, możemy się hantlami pobawić? Unoszenie jakieś? Tak. No i dobra, no. Ale pracujesz gdzieś jeszcze, czy nie? Nie, nie. Nie ma sensu, nie? Robiłem sobie tam szereg jakichś uprawnień, egzaminatora na prawo jazdy, wszystkie prawa jazdy porobiłem, takie wiesz, takie duperele, ale... Póki z tego jest kasa. No tak, to przechód żelazu, nie? Pewnie. Ludzie chcą to oglądać. Dobra. Dobra. Jeszcze raz. I możemy przystąpić do porównań. Co, jeszcze triceps do bazy, tak? Tak jest. Tam nie ma czegoś takiego, że tył barków robisz, nie? Co? Nie, no chuj ci potrzebny, nie? Słuchaj, u nas w strongmanie na barki liczy się, ile ty tu wypchniesz. No, a nie tak? Tył. Tył, kiedyś robiłem tył, na siedząco było z tyłu, z przodu, w opadzie, tyły, boki. Ja uważam, że najpierw, żeby to wszystko robić, to trzeba mieć barki. A barki robi się prostym ćwiczeniem wielostawowym. Czyli wyciskania. Wyciskania. Wiadomo, ja robię wyciskania stojąc, tak jak tam robiliśmy. Czasami robię to z zarzutu. Robię wyciskania stojąc hantlami. A za głowę wyciskasz czy nie? Nie. Wyciskałem kiedyś za głowy. Kontuzja? Ale to ćwiczenie jest kontuzjogenne. I jak się wyciska za głowy, trzeba uważać, żeby nie powyłamywało. I że nie przeszło ręka za mocno. Dokładnie. Z przodu, to wiadomo, amortyzujesz na nogach, jest wszystko fajnie, pięknie. A ty już jest taki, no wie, są zwolennicy tego wyciskania, komu tam wchodzi, to niech sobie wchodzi, elegancko. Ja też tyłu w ogóle nie robię, znaczy z wyciskania na zagłowę. Dokładnie. Bo to jest, za dużo już problemów było z tym tytułem. Dobra, co, lecimy? No ostatnio mi, jeszcze jedno. Co jeszcze robię na barki? Czasami u nas jest jeszcze takie coś jak Viking Press. O. Tutaj nie widzę takiej maszynki. U nas jest taka fajna maszynka, gdzie jest takie długie ramię. Można pod nią podejść. Taki hammer. I sobie... Z racji tego, że tutaj trochę nas sprzęt ogranicza, to na barki za bardzo nie mieliśmy możliwości poszalać, bo Krzysiek standardowo robi różnego rodzaju masę wyciskań. No ale że on jest przed zawodami, a i trafił chujowego partnera, bez siły, też przed zawodami, no to ja dzisiaj nie potowarzyszę i robimy po prostu jeszcze łapkę sobie delikatnie. Na barki nam w sumie wyszło może z 12 serii i tak bez szaleństw, delikatnie. Taki rekreacyjny trening wyjazdowy, wakacyjny, w kurorcie.
bo ja nigdy nie byłem na diecie. Od jutra. Chcesz, że ci rozpiszę za stówę? Nie, za darmo rozpiszę, po znajomości. Kurwa, ale żeś tak wszedł, to wiesz co, to byś płakał po pierwszym dniu już, że z głodu umierasz. Nie zdaję sobie sprawy z tego. Teraz idziemy po centymetr, zobaczyć, czy Turbo Cox ma 5 tych ręków. Ma czy nie ma? Nie. Nie ma. Słuchajcie, no jesteśmy po treningu z Krzyśkiem. Oczywiście dzisiaj taki trening. Chciałby taki trening rekreacyjny. Tak można powiedzieć, taka sesja dyskotekowa. Trochę barów, trochę bica. Żeby ładnie dyskotece. Tak, żeby na dyskotece taki trochę być napuchniętym. No wiadomo, Turbo Cox ma w niedzielę zawody. Ja dzisiaj jadę na swoje, także tutaj się troszkę tak poruszaliśmy. Widzieliście mniej więcej co, kto tam z nas potrafi, wiadomo. Paweł, tak? To drugie? Mariusz, sorry. Mariusz, tak, Turbo Cox, ale nikt nie wie, jak to ma na imię. Dla mnie też każdy karczor każe, ale Krzysiek? Ja to Krzysiek. Dobra. Radek wszyscy. Tak, Radek, no dokładnie, do mnie Radek. A do mnie Tomek, kurwa, często od Tomczuka. Tak, no i słuchajcie, Mariusz ma w niedzielę zawody, wiadomo, no jest teraz na redukcji, więc nie będzie ani tej siły, ani tego jebnięcia tutaj na siłowni, wiadomo, potrzebuje mnóstwo aerobów. Ile jesz? 2 paczki ryżu dziennie? No wczoraj 2 paczki weszło, dzisiaj no ładowanie jest. Słuchajcie, to jak ja miał zjeść 2 paczki, to ja nie wiem, czy bym tu na 4 przyszedł. Także to i tak jest pełen szacunku, pełen podziw, że i tak trenuję jeszcze i funkcjonuje na tej wodzie, paczce ryżu i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wygrasz, że rozjebiesz towarzystwo. I vice versa. I oczywiście, no co, no i u nas jest różnica jakieś 50 kilo. Jak no ja teraz 95, no to... No 95, ja 151, to jest ponad 50 kilo różnicy, także to też jest ogromna przepaść, jeśli chodzi o siłę. Wiadomo, Mariusz trenuje typowo kulturystycznie, ja trenuję typowo siłowo, ale tak mówię, zapraszam na Werę. Jak będę już w okresie takim luźniejszym, bardzo chętnie. Tak, okres luźniejszy, zobaczysz, jak ważą walizki w rękach, martwy ciąg. Przeciąganie tira, belki, jakieś takie no cudawianki, joki, wszystko, kule nawet może sobie spróbować. To jest wszystko mamy, 100%. No. Wszystko mamy, także wiesz, także widzieliście nas dwóch, tutaj możecie sobie porównać. No szkoda tylko, że właśnie, że jest ten okres startowy, że ani ja nie mogę pokazać na 100% co potrafię, ani Mariusz nie może pokazać na 100% co potrafię, bo on nie ma siły, a ja nie mogę, bo nie mogę się przetrenować przed zawodem. No tak, no jak masz jutro start, a dzisiaj byś tutaj maksy swoje napierdzielał, nie, to wiadomo, nie ma sensu. A jeszcze coś, nie daj Boże, jakaś kontuzja, nie? Nie ma sensu, to dokładnie. Miarkę mamy, ale ktoś mamy miarkę budowlaną, więc nie będziemy robić pomiaru, bo nam wyjdzie, że mamy po 15 cm więcej. Krzychu, ja tak jak mówiłem, dziękuję ci bardzo za trening. Ja również, dzięki. Miło było poznać, no i witamy, tak jak mówię, w teamie. Mam nadzieję, że częściej będziemy teraz się widywać. Dokładnie, ja tak samo. No i jakoś częściej jeszcze... będziemy coś nagrywać. Częściej będziemy coś nagrywać, a później jak będzie luźniejszy okres, to na pewno coś zjemy dobrego. Nie ma sprawy. Zjemy, posiedzimy, pogadamy. No. Czasem trzeba głupoty popierdzielić, czasem trzeba się pośmiać. A czasem że my coś lubimy. Luźniejszego, tak. Czasem mimo, że coś innego porobimy, nie będziemy tylko trenować, bo nie całym trenowaniem człowiek żyje. Także oglądajcie, śledźcie. Ale jeszcze wracając do tego, co ja miałem powiedzieć, kurde. Ostatnio zacząłem oglądać właśnie Krzyśka te Google Boxy, bo tak myślę sobie, kurczę, mam z nim nagrywać odcinek, to myślę, podstudiuję trochę swojego bohatera, nie? No kurwa, co, powiem wam szczerze, nigdy go nie oglądałem, ale co tam się naśmiałem, jak z jego, jak on jest taki, no tak jak, no, tak jak dzisiaj, no normalny taki gość, nie? No zajebiście, że to jest jakiś Nie ma grania, czy ludzie są naturalni tam. Nie ma żadnych tam, nie wiem, ułożonych historii. Gadów, nie? Tak, dokładnie. Trzeba być naturalnym, trzeba się śmiać, trzeba być wesołym w życiu. I dlatego ludzie nas później respektują, prawda? Dokładnie. A nie robisz się, kurwa, pajaca, udajesz kogoś, kim jesteś. Nie, nigdy w życiu. Słuchaj, tylko jeszcze jedno pytanko. Wy tam macie rozstawioną kamerę z operatorem, czy to jest po prostu zwykły tylko... A to już nie mogę zadać tajemnic, jak to jest kręcone. Kręcone w ten sposób, jak to widzicie w telewizji. My siedzimy, oglądamy i sobie gadamy. Nie wnikam, nie wpierdzielam się. Dobra, Krzysztof, idź odpoczywać, ja jeszcze dopompuję się, dobra. Delikatnie przed zawodami.